Papież Franciszek dopuszcza kobiety do służby ołtarza. Katolewica w euforii. Facebook, Twitter i inni giganci kasują konserwatystów. Lewica w euforii. Dzień islamu, dzień judaizmu i tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Lewica w euforii? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program Ja Katolik Ekstra na kanale PCH24TV. Ze mną jak zwykle w tym programie Paweł Lisicki, tygodnik Do Rzeczy, redaktor naczelny. Dzień dobry. I Grzegorz Górny z tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, mimo że jest początek roku, mimo że sezon ferii i w mediach mówi się o sezonie ogórkowym, to w Kościele dzieje się cały czas. Wczoraj, nie dalej jak wczoraj, a więc na początku drugiego tygodnia tego roku, papież Franciszek ogłosił nowe motu proprio. To motu proprio dopuszcza kobiety do posługi lektoratu i akolitatu. Papież zezwala w ten sposób nie tylko na czytanie przez kobiety Słowa Bożego, ale także, według wielu interpretacji, na udzielanie przez nie komunii świętej. Porozmawiamy o tym, czy to jest właśnie po pierwsze takie oczywiste, a po drugie wielu z Państwa, naszych widzów, może się zdziwić, bo przecież niejednokrotnie słyszało już kobietę czytającą czytania z Pisma Świętego w Kościele. Ci z Państwa, którzy byli w niektórych parafiach na zachodzie naszego kraju, w większych miastach, albo ci z Państwa, którzy byli już na zachodzie Europy albo w Stanach Zjednoczonych, widzieli już ministrantki i nie stanowi to dla Państwa żadnego zaskoczenia, a jednak papież właśnie reguluje tę sytuację w nowym motu proprio. Jak to skomentować? Czy to jest otwarcie się na kobiety w Kościele, jak tego chcą media liberalne i część środowisk liberalnych w Kościele, czy to jest po prostu uporządkowanie tego, co było do tej pory? Zacznijmy tym razem od Pawła Lisickiego. No, można na to oczywiście spojrzeć na różne sposoby. W kategoriach czysto formalno-prawnych można było powiedzieć, że papież Franciszek jedynie usankcjonował to, co już tak naprawdę i tak w Kościele faktycznie występuje. Pan redaktor słusznie wspomniał o tym, że w wielu kościołach zachodnich, w Polsce jeszcze nie na taką skalę, ale też się to zdarza, w wielu kościołach zachodnich kobiety faktycznie już te funkcje akolitatu i lektoratu, jeśli tak można to powiedzieć, sprawują. Więc w tym sensie byłoby to jedynie potwierdzenie pewnego stanu faktycznego, dla którego do tej pory nie było norm prawnych, a ta norma prawna została właśnie przez papieża wprowadzona do kodeksu prawa kanonicznego. To w sensie formalnym, o, to byłoby tyle. Natomiast oczywiście no, my nie pozostajemy tylko przy sensie formalnym, tylko staramy się, mam wrażenie, wyjaśnić sens, cel i znaczenie takiej decyzji. Ja na to patrzę trochę jednak w taki sposób, że to jest kolejny krok, albo się kroczek, jeśli tak można było powiedzieć, w stronę tych środowisk, które z coraz większą mocą domagają się do wprowadzenia diakonatu dla kobiet. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest różnica jakościowa między diakonatem a tymi dwoma funkcjami, o których tutaj mówimy, to prawda. Wciąż jeszcze różnica polega na tym, i to jest ten przedmiot sporu, że diakonat z jednej strony jest jednym ze stopni kapłaństwa. Jak wiadomo, zgodnie z teologią katolicką, kapłaństwo obejmuje trzy stopnie: diakonat, prezbiterat i episkopat. Ci, którzy domagają się wprowadzenia diakonatu dla kobiet, de facto mówią, że kobiety mogą zostać kapłanami, czy kapłankami, używając takiego języka, ponieważ diakonat, tak jak mówię, nie da się oddzielić, że tak powiem, diakonatu od kapłaństwa. On jest po prostu jednym ze stopni. Teraz gdzie występuje ten problem? Problem polega na tym, że w tekstach Soboru Watykańskiego II i w późniejszej nauce diakonat przedstawiano jako posługę, czyli tak samo, jak przedstawia się obecnie akolitat i lektorat. Czyli ktoś może wyciągnąć taki wniosek. Skoro kobiety dopuszczono do tych dwóch części, czy do tych dwóch posług w Kościele, czy dwóch posług liturgicznych, to dlaczego nie dopuścić ich do trzeciej posługi? A jeśli już by się ją dopuściło tej trzeciej posługi, to w automatyczny niejako sposób uzna się, że kobiety można dopuścić do kapłaństwa. To byłoby całkiem logiczne. Czyli jak mówię,
Dostrzegam w tym przede wszystkim niebezpieczeństwo polegające na tym, że zrobiono kolejny krok w stronę diakonatu dla kobiet. Dlaczego niebezpieczeństwo? Dlatego, ponieważ jest to sprzeczne z całą tradycją katolicką, z całym tym przekazem, który Kościół do tej pory, o który Kościół dbał i którego celem jest podtrzymanie tej nauki, którą przekazał nam od początku Chrystus i jego apostołowie i nauczyciele pierwszych wieków. Jeśli my z tym zerwiemy, jeśli my zaczniemy to zacierać, to podważeniu ulega to, co w liturgii najważniejsze, prawda? To nie jest tak, że te wszystkie zgody bądź niezgody, sposób sprawowania liturgii, sposób dopuszczenia liturgii są czymś arbitralnym, są czymś wymyślonym, co możemy dowolnie zmienić. Nie ma żadnej dowolności. My otrzymujemy pewien skarbiec, pewne dziedzictwo, jesteśmy zobowiązani do jego zachowania. Jeśli zaczynamy przy nim manipulować, zaczynamy to zmieniać, powołując się na to, że nasze czasy tego, nie wiem, wymagają albo są do tego dostosowane, to otwieramy całą gamę różnych możliwości i wszystko staje się wtedy dowolne, tak? Liturgia przestaje być dziełem Bożym, a staje się przede wszystkim pomysłem i manipulacją ludzką. No ale w takim przypadku bardzo trudno tak naprawdę za pośrednictwem liturgii oddawać Bogu cześć. Jeśli widzimy w liturgii dzieło człowieka i przede wszystkim akt kreacji, jak swobody twórczej, no to wtedy w oczywisty sposób to, co sakralne, sakrum oddala się od nas. Nie możemy wejść w kontakt z nim, tak? Stajemy ciągle przed człowiekiem, ciągle stajemy przed jego myślą, jego świadomością, jego pomysłami. To, co święte, umyka nam, zaczyna od nas się oddalać. I teoretycznie różnego rodzaju pomysły, które mają na celu przybliżenie człowieka do tego, co święte, w efekcie mają dokładnie odwrotny skutek. Oddalają nas, sekularyzują i sprawiają, że mamy do czynienia z tą inwazją powszedności, z tą inwazją tego, co jest profanum w nasze życie religijne. To jest taki, powiedzmy, poziom czy metapoziom tych wydarzeń. Czyli na trzech poziomach można patrzeć na tę decyzję papieską. W sensie formalnym potwierdzenie tego, co się dzieje. W sensie, bym powiedział, takiej tradycji kościelnej jest to bardzo niebezpieczne przybliżenie nas do diakonatu dla kobiet, którego wprowadzenie byłoby tak naprawdę naruszeniem samej istoty kapłaństwa i samej istoty sakramentu, tego podstawowego sakramentu w Kościele, czyli jakby to powiedzieć, papież przybliża nas już bardzo właściwie blisko do spełnienia tych postulatów, które przecież są coraz bardziej podnoszone. I trzeci element, ten nazwijmy taki metareligijny, dochodzi do dalszego zatarcia sfery sakralnej i do dalszego wtargnięcia profanum w liturgię i w sposób sprawowania mszy przez katolików. Może jeszcze ostatnia rzecz, którą powiem, to trzeba pamiętać o kontekście. Kontekst jest taki, że w tym samym czasie, mniej więcej dokładnie w tym samym czasie, kiedy papież te dwie decyzje podjął, coraz więcej przedstawicieli różnych europejskich, nie tylko europejskich episkopatów, na przykład przewodniczący episkopatu Szwajcarii, przewodniczący i wiceprzewodniczący episkopatu Niemiec, przedstawiciele w Kanadzie, mówią już otwarcie o dopuszczeniu kobiet do diakonatu, prawda? To są publiczne wypowiedzi. To oznacza, że ta decyzja wpisuje się w pewien sposób i daje dodatkowy impuls dla tych ludzi, którzy się tego domagają. No bo wiemy dobrze, tak działa każda rewolucja, że w momencie, kiedy się dokonuje ustępstwa, to ci, którzy są zwolennikami dalej idących zmian, uznają, że jest to argument na rzecz ich radykalnego programu przebudowy całego Kościoła. Czyli uważają, że jeśli papież ustępuje w tych dwóch punktach, to należy oczekiwać, że wkrótce w przyszłości ustąpi również w kolejnych punktach. No tak to po prostu zdroworozsądkowo działa. Można widzieć w tym też tak zwaną metodę salami, polegającą na tym, że dokonuje się małymi krokami wielkich zmian w taki sposób, że aż nie jesteśmy później w stanie rozpoznać, że ta zmiana nastąpiła. W bardzo podobny sposób przeprowadzono przecież rewolucję dotyczącą udzielania Komunii Świętej na rękę. Początkowo zaczęto od niewielkich wyjątków, później te wyjątki się
rozszerzamy. Później to, co było wyjątkiem, stało się zasadą, a teraz jest tak, że nawet tam, gdzie przedtem pilnowano tej zasady, próbuje się narzucić tej nowości. Obawiam się, że dokładnie w taki sam sposób, przy pomocy dokładnie tych samych mechanizmów, próbuje się zmienić katolicką doktrynę dotyczącą kapłaństwa i ofiarnego charakteru mszy i próbuje się w związku z tym wprowadzić na siłę albo tylnymi drzwiami kobiety do sprawowania funkcji kapłańskich w Kościele, co jest sprzeczne z tradycją Kościoła, z objawieniem i stanowi zaprzeczenie doktryny katolickiej. A no właśnie, powiedział Pan o trzech poziomach, na których można to rozpatrywać. Ja bym jeszcze powiedział o poziomie instytucjonalnym, czy takim organizacyjnym, bo przecież po raz kolejny mamy do czynienia z, tak naprawdę z zalegalizowaniem nadużycia. Tak? Do tej pory służba kobiet przy ołtarzu, czy to lektorek, czy akolitek, to była służba, która polegała na złamaniu obowiązujących przepisów. Tak? Biskup miejsca, czy proboszcz danej parafii łamał ogólnie obowiązujące przepisy i nadawał jakieś własne tradycje lokalne, jakieś własne lokalne organizacje. I po raz kolejny papież legalizuje to, wobec czego ludzie się w jego kościele de facto zbuntowali. Grzegorz Górny. Ja bym się jednak sprzeciwił temu twierdzeniu, że papież legalizuje to, co już do tej pory było, dlatego że posługa akolitatu i lektoratu to jest coś więcej niż do tej pory było i coś więcej niż do tej pory dopuszczano. I tutaj trzeba sobie uświadomić, czym w ogóle jest akolitat i lektorat, że do roku 1972 były to dwa z czterech święceń niższych. I do tych święceń niższych należały oprócz lektoratu i akolitatu ostiariat i egzorcystat. Natomiast później były trzy święcenia wyższe, to był diakonat, prezbiterat i episkopat. I po Soborze Watykańskim II Paweł VI zdecydował, że te cztery święcenia niższe nie będą już obowiązywały kapłanów, tak, i nie będą zarezerwowane tylko dla kapłanów jako te święcenia duchowne przeznaczone tylko dla nich i że mogą być do nich dopuszczani także mężczyźni. Natomiast ta posługa nie ogranicza się do tego, na przykład w przypadku lektoratu, że się czyta Stary Testament bądź listy świętego Pawła w czasie mszy. Nie ogranicza się do tego, że świeccy podają komunię, tylko to jest coś więcej. I do tej pory było tak, że rzeczywiście świeccy czy świeckie kobiety mogły czytać czytania podczas mszy, a nawet udzielać komunii, tak jak to się dzieje w wielu krajach zachodnich, ale zawsze było to na mocy jednorazowej zgody proboszcza, czyli proboszcz mógł jednorazowo w danym wypadku udzielić zgody. Natomiast akolitat i lektorat to jest już jakby pewna decyzja strukturalna, która przyznaje komuś prawo do sprawowania określonych funkcji i to nie jest już tylko czytanie w czasie mszy albo udzielanie komunii, ale to jest na przykład święcenie pokarmów w czasie Wielkiej Soboty, prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu, to jest nawet odprawianie pogrzebów. I jest jeszcze wiele, wiele innych funkcji, które wiążą się z akolitatem i lektoratem. Także nie jest to usankcjonowanie pewnego stanu rzeczy, to jest coś znacznie więcej. To jest przyznanie jeszcze dodatkowych praw akolitkom czy lektorkom, bo do tej pory przynajmniej ja się nie spotkałem z takimi sytuacjami, żeby kobiety prowadziły wystawienie Najświętszego Sakramentu, adorację Najświętszego Sakramentu albo prowadziły, odprawiały pogrzeby. No teraz na podstawie tej decyzji Franciszka to się staje możliwe.
Są niemieckie, przepraszam, tylko wejdę w słowo, są niemieccy biskupi, którzy mówili, że u nich w diecezjach kobiety już prowadziły pogrzeby. Nic nie wiem o wystawieniu Najświętszego Sakramentu, bo nie wiem, czy taka praktyka jest jeszcze w Niemczech gdziekolwiek na miejscu, prawda? Czy oni jeszcze się do tego poczuwają? Jeśli mogę też tylko dorzucić jedno słowo, bo jednak w Niemczech takich przypadków jest znacznie więcej, bo oczywiście w Polsce ich nie ma. Tutaj w tym sensie zgoda, że to nie jest usankcjonowanie, bo w Polsce jest to rozszerzenie, ale w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w niektórych bardzo liberalnych parafiach, w Holandii, no w Szwajcarii sam to widziałem, więc krótko mówiąc, kobieta przepasana tą szarfą, która robiła wrażenie stuły, która jedynej rzeczy, której nie widziałem do tej pory, to uczestniczenia w przeistoczeniu. Rzeczywiście w sensie takim, żeby kobieta podnosiła ciało Chrystusa i dokonywała aktu przeistoczenia. Wszystkie inne funkcje widziałem w różnych miejscach i to też nie na zasadzie jednorazowej zgody proboszcza, tylko zgody biskupa, który ogólnie się na to zgadzał i to był pewien uzus powszechny, który wszyscy w tej parafii to widzieli i akceptowali. No, niezależnie, czy to było legalne, czy nie, ale tak to było. Oddajmy jeszcze głos Grzegorzowi Górnemu, bo przerwaliśmy. Proszę bardzo. No, rzeczywiście w Polsce, czy może w naszej części Europy to jest niespotykane, ale w tej chwili może to stać się normą. Natomiast jeszcze wróciłbym do tego szerszego kontekstu, o którym mówił wcześniej Paweł Lisicki, czyli tej dyskusji na temat możliwych święceń diakonatu dla kobiet, bo pamiętajmy, że to nie są tylko głosy poszczególnych biskupów, którzy się za tym opowiadają, ale została powołana papieska komisja, która ma zbadać, jak to było z diakonatem kobiet w pierwszych wiekach. I taka komisja już została wcześniej powołana przez Franciszka i ona wyraźnie stwierdziła, że nie ma żadnych dowodów, aby w historii Kościoła pierwszych wieków kobiety pełniły rolę diakonis analogiczną do takiej, którą my utożsamiamy właśnie z tymi niższymi święceniami duchownymi. Wobec tego nie ma żadnych podstaw w historii Kościoła, aby udzielać kobietom takiego święceń, takich diakonatu jak mężczyznom. I wyniki tej komisji nie zostały oficjalnie ogłoszone, natomiast została powołana na jej miejsce druga komisja, która jeszcze raz ma zbadać tą samą sprawę. No i prawdę mówiąc, to jest dziwne, skoro była już jedna komisja powołana z wybitnych specjalistów, historyków Kościoła, biblistów, teologów i ona stwierdziła, że na podstawie historii Kościoła nie da się dzisiaj legitymizować takiej praktyki, to jest dziwne, że została powołana na jej miejsce nowa komisja. Tym bardziej, że mają być dołączone do niej kobiety. No jest pytanie, na jakiej zasadzie, jeżeli nie ma powiedziane, że to są jakieś specjalistki od danych dziedzin, tylko dlatego mają być dołączone, że są kobietami. Więc to też jest pewien element tego kontekstu, o którym tutaj my mówimy. Tym bardziej, że część nawet hierarchów w krajach zachodnich mówi o tym, żeby kobiety w ogóle dopuścić do święceń także kapłańskich, nie tylko diakonatu. Przecież znane są też wypowiedzi duchownych w Stanach Zjednoczonych, którzy mówią, że mogą sobie wyobrazić kobietę jako kardynała. I to nie są wypowiedzi jakichś dysydentów kościelnych, tylko purpuratów. Jeżeli to w tym kontekście, na to w tym kontekście spojrzymy, to rzeczywiście może być to taki element pewnej pełzającej rewolucji, o której mówił Paweł Lisicki. I to też jest dziwne, ponieważ w 1994 roku Jan Paweł II w takim dokumencie Ordinatio Sacerdotalis wyraźnie powiedział, że jest niemożliwe wyświęcanie kobiet i on tam użył takiej oficjalnej formuły dogmatycznej, że stwierdzam to mocą swojego urzędu papieskiego i uznaję tą decyzję za ostateczną raz na zawsze.
Jeżeli dzisiaj na przykład biskupi niemieccy mówią, że powinniśmy na nowo przedyskutować problem kapłaństwa kobiet, to jak to odczytywać w świetle tego oficjalnego orzeczenia Jana Pawła II? No, nie można tego inaczej odczytywać jako takiego właściwie przyznania się, że nie traktujemy swojej wiary poważnie, nie traktujemy poważnie nauczania Kościoła, że właściwie każdy dogmat, każdy element nauczania jest obciążony pewnym domniemaniem tymczasowości, że to jest kwestia umowna, którą można w każdej chwili zmienić. I myślę, że takie wypowiedzi, bardzo częste właśnie tych duchownych z obszaru niemieckojęzycznego, którzy, oni nie mówią wprost, że musimy wyświęcać kobiety, tylko musimy tę sprawę przedyskutować. Ona na nowo wymaga rozeznania, no to jest de facto poddawanie w wątpliwość nauczania Kościoła, to jest wprowadzanie pewnego zamętu i to jest de facto otwieranie drogi do zmian, które mogą okazać się rewolucyjne. No dokładnie tak, tym bardziej, że pierwsza informacja, która w Polsce się wczoraj w godzinach przedpołudniowych ukazała w języku polskim, to była informacja jezuity, korespondenta gościa niedzielnego w Rzymie. I ta informacja kończyła się takimi słowami, to omówienie było tego dokumentu, kończyła się słowami cytatu z dokumentu przywołanego tutaj Jana Pawła II, który przywołał Grzegorz Górny, ale z takim zaznaczeniem, że papież zauważa, że należy te kwestie na nowo wszystkie rozeznać. Mamy wśród nas specjalistę od ecclesial fiction, tak bym to powiedział. Panie Pawle, co by się stało, czy to możliwe, załóżmy, bo możliwe to jest wszystko, powiedzmy sobie szczerze, w tym, podczas tego pontyfikatu to już zauważyliśmy, ale co by się musiało stać, jak by się musiało to odbyć, żeby ta decyzja Jana Pawła II o tym, potwierdzenie tego, że tylko mężczyźni mogą być kapłanami w kościele, żeby została zmieniona przez papieża Franciszka? No, musiałoby się to stać tak, w taki sposób, jak jeden z ważnych publicystów, zresztą też jezuita, w piśmie La Civiltà Cattolica to przedstawiał, rozpoczynając kilka lat temu już tę dyskusję, która w tym sensie wydaje się absurdalna, że ona teoretycznie nie powinna mieć miejsca. No bo tak jak Grzegorz Górny zauważył, skoro Jan Paweł II i później tłumacząca jego pismo Kongregacja Nauki Wiary, na której czele wtedy stał kardynał Ratzinger, wytłumaczyła, to oświadczenie, ten dokument papieski ma charakter ostateczny i wiążący. Więc teoretycznie, jak coś jest wiążące i ostateczne, to nie podlega dyskusji. No ale tenże jezuita w piśmie, którym publikuje się coś, które można uznać za niemal taki półoficjalny głos obecnie Watykanu, twierdził, że trzeba zacząć tę rozmowę, ponieważ zmieniają się role społeczne kobiet i mężczyzn, wszystko, że tak powiem, jest płynne. Ci, którzy mówili o tym zakazie jeszcze w roku 94, no to w tym czasie świat się bardzo zmienił i mieli na myśli inny świat niż ten, który jest obecnie, inne funkcje kobiet i inną ich rolę niż ta, która jest obecnie. No typowe modernistyczne myślenie, które sprawia, że można podważyć wszystko, bo wszystko ma wtedy charakter tymczasowy, nic nie jest ostateczne, nic nie jest wiążące, nie istnieje w ogóle obiektywna prawda, istnieją tylko prawdy subiektywne, a my jesteśmy dziećmi i niewolnikami historii zmieniającego się czasu. Więc jakby to się mogło stać? Dokładnie tak by się to mogło stać, że papież Franciszek, teraz to jest oczywiście fikcyjne, ogłosiłby wprowadzenie na przykład diakonatu kobiet i ogłosiłby jednocześnie, że taki diakonat kobiet, który później rozwinąłby się w kapłaństwo kobiet, nie jest zaprzeczeniem dotychczasowego dokumentu Jana Pawła II, tylko jego wypełnieniem. I następnie kardynał odpowiedzialny, kardynał Lazario obecnie, być może jakiś inny kardynał, który będzie za to odpowiadał, przedstawiłby bardzo rozbudowany dokument składający się z masy przypisów gigantycznej pracy myślowej, która miałaby wykazać, że A i nie A to nie jest sprzeczność, tylko to jest rozwinięcie, bo teraz wszystko musi być oczywiście rozwinięciem. Więc otrzymalibyśmy taką sytuację, w której jawna sprzeczność jest przedstawiana jako kontynuacja tego, co było poprzednio i byśmy otrzymali, no bo chodzi o to, żeby wszystko się ze sobą zgadzało, otrzymalibyśmy dokument, w którym byłoby powiedziane, że Jan Paweł II w 94 roku, mówiąc o tym, że kobiety nie mogą być wywięcane na kapłanów, miał na myśli tak naprawdę to, że mogą być wywięcane na kapłanów, a Kościół dojrzał do tego 20 lat później, ponieważ nastąpił
nastąpił wzrost świadomości eklezjalnej, zrozumienie nowej sytuacji, nowa ewangelizacja, która wymaga nowych otwarć, nowego sposobu rozumienia i tak dalej, w taki sposób byśmy to mieli uzasadniane. Więc myślę, że niestety jesteśmy u progu takiej decyzji i jest tylko kwestią czasu, kiedy również nie dokona się to w taki prosty sposób, że Watykan ogłosi na przykład, że kobiety mogą być dopuszczone do kapłaństwa. Myślę, że czeka nas przedtem sytuacja, w której pojawi się jakiś dokument, w którym powie się, że w szczególnych sytuacjach, bo to zawsze tak jest, w szczególnych sytuacjach, kiedy nie ma innej możliwości, można wyświęcać kobiety na diakonów, co nie jest jeszcze wyświęcaniem na kapłanów. Następnie po kilku latach, kiedy już, tak powiem, to stanie się wyjątkiem, będzie odpowiednio często rozpropagowane w wielu państwach, szczególnie zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, okaże się, że skoro kobiety mogą być diakonami, a jak powiedziałem, diakonat jest stopniem kapłaństwa, to jest rzeczą absolutnie logiczną, że można je również wyświęcać na kapłanów. I znowu będzie się uzasadniało, że skoro zrobiło się, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Oczywiście tylko w drodze wyjątku i całkowicie wyjątkowo i w szczególnych sytuacjach, które to szczególne sytuacje przestaną być szczególne. No, myślę, że tak to może wyglądać. Dla mnie jest inne pytanie istotne i to jest bardzo poważne pytanie. Czy w sytuacji, gdyby taki proces, jaki tutaj opisuję, nastąpił, czy Kościół katolicki pozostaje dalej Kościołem katolickim? To jest bardzo ważne pytanie, które sobie każdy musi w sumieniu odpowiadać, na nie odpowiedzieć. To znaczy, jakie są granice tego, mojej przynależności, to ja wiem, że to jest bardzo poważne pytanie i bardzo poważnie brzmi, ale ja niestety widząc, co się dzieje, sobie niestety muszę też je zadawać. Jakie są granice tego i mojej tolerancji dla kolejnych poczynań i ruchów dokonywanych jednak w obrębie Kościoła i że tak powiem, zgody na to, co się tam dzieje. Czy na przykład taką granicą będzie, bardzo możliwe, że tak się stanie, prowadzenie w Kościele niemieckim błogosławieństwa par homoseksualnych. Powiem szczerze, bo to się dzieje już w tej chwili, tylko możemy to komentować, możemy to oceniać, ale nie ma to, jakby to powiedzieć, tej pieczęci oficjalności, prawda? Dzieje się to gdzieś tam z boku, jest pewnego rodzaju, to jest tolerowane. Ale zauważmy, że w stosunku do tych wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli Kościoła, czyli biskupów i kardynałów, którzy mówią o święceniach kobiet, czy święceniach kapłańskich kobiet, czy na przykład właśnie udzielania błogosławieństwa parom homoseksualnym, reszta Kościoła milczy. Milczy, prawda? No, polski episkopat kompletnie wziął wodę w usta. Znaczy, nie słyszałem ani jednej wypowiedzi, mimo że tych wypowiedzi, czy to biskupa Betzinga, przewodniczącego konferencji Episkopatu Niemiec, czy biskupa Bodego, z jego zastępcy, czy wcześniej kardynała Marksa, wcześniejszego przewodniczącego konferencji Niemiec i obecnie cały czas arcybiskupa Monachium i kardynała. No, nie chcę wymieniać wszystkich nazwisk, ale co najmniej kilkanaście nazwisk ważnych hierarchów publicznie negujących podstawy wiary katolickiej się pojawiało. Polski episkopat milczy. Teraz jest pytanie, czy my jesteśmy częścią tego samego kościoła jeszcze, czy już nie? Gdzie są te granice, prawda? Czy ja na przykład mogę, będąc nie wiem, w Niemczech, uczestniczyć w takiej mszy, czy ten kościół już jest kościołem heretyckim, prawda? No, mam wrażenie, że, bo jak mówię, mogę sobie bardzo łatwo wyobrazić przebieg takiego procesu, ale to, czego nie wiem, to jest to całkowicie nowa sytuacja, w jakiej się znajdujemy, coraz częstsza sytuacja dla katolików poważnie traktujących swoją wiarę w sensie dogmatycznym, gdzie są te granice, poza którymi już trzeba uznać, że nie możemy uważać tego kościoła, tego, co się w nim dzieje, za element kościoła katolickiego. No, chyba, że uznamy, że nie ma takiej granicy, ale to by oznaczało, że wtedy jedyną podstawą takiego kościoła jest arbitralna wola papieża, który może dowolnie dokonywać dowolnych zmian wyłącznie w oparciu o swoje własne, prywatne rozumienie tego, na czym polega Kościół katolicki. Prawda? No bo na przykład papież Franciszek ogłosił za 3 lata, że jak najbardziej on rozeznał, w oparciu nie wiadomo o co, ale rozeznał, że faktycznie kobiety mogą być kapłanami. Czy gdyby taka decyzja miała miejsce, przecież ona nie jest nieprawdopodobna w sensie historycznym, czy to by oznaczało, że co się dzieje dalej z Kościołem katolickim, gdzie on się znajduje, prawda? Czy papież, dokonując takiej decyzji, pozostaje dalej papieżem? Mówię, wchodzimy na bardzo grząski grunt i na bardzo skomplikowaną
dla każdego człowieka, który kieruje się w tych sprawach sumieniem, drogę, ale ona jest niestety, jesteśmy w pewien sposób do niej zmuszani przez dokonującą się na naszych oczach dokonujące się zmiany, prawda? Bo przecież wszystkich tych pytań byśmy nie zadawali, gdyby nie to, że kolejni ważni hierarchowie publicznie mówią te rzeczy, nikt ich nie upomina, nikt nie domaga się od nich sprostowania. Akurat po, to zresztą bardzo ciekawe, po tej najbardziej szokującej wypowiedzi biskupa Betzinga, który mówił o kapłaństwie kobiet, mówił o diakonacie kobiet, mówił o błogosławieniu par homoseksualnych. Jedynym znanym mi publicznie przedstawicielem kościoła hierarchicznego, który zauważył, że mamy tutaj do czynienia ze zdradą, krótko mówiąc, kościoła, był kardynał Brandmiller, który jest z jednej strony człowiekiem o ogromnym autorytecie, ale też jest emerytowanym kardynałem, prawda, stojącym nad grobem. Życzę mu oczywiście, żeby jak najdłużej żył, ale taka jest brutalna prawda. Żaden inny przedstawiciel publiczny kościoła w Polsce czy w Niemczech, zakładam, że Polska wie o tych wypowiedziach, bo one były, mam wrażenie, zresztą na PC24 też były cytowane. Nikt nie zabrał głosu. To jest coś nieprawdopodobnego. No. Nie, trudno aż zrozumieć, jak można widzieć tak radykalny brak gorliwości o czystość wiary ze strony tych, którzy zostali powołani do tego, żeby się o to przede wszystkim troszczyć. Zero skomentowania, zero odcięcia się, zero upomnienia. No spodziewałbym się, że jeśli biskupi niemieccy, bo to najczęściej oni w tej roli występują, wypowiadają sądy heretyckie, sprzeczne z doktryną Kościoła, to ich polscy bracia w wierze, mówię tutaj o biskupach i arcybiskupach, będą ich potrafili upomnieć. Cisza, nic się nie dzieje. Jak się nic nie dzieje i dalej to postępuje, to zaczynam się w związku z tym zastanawiać, jakie są granice i co jeszcze musi się wydarzyć i kiedy Kościół katolicki w związku z tym, podążając tą drogą, pozostanie przy tym, że jest Kościołem katolickim, a kiedy się to skończy. No to jest niestety bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Wiemy, że biskupi ukraińscy jakiś czas temu, a tam wśród biskupów Ukrainy jednak Polacy z paszportu przecież stanowią niemałą część, to oni potrafili upomnieć biskupów niemieckich, ale jeszcze bym wrócił do tego wątku kapłaństwa kobiet, zwracając się do Grzegorza Górnego, który znany jest również i nagradzany za to, że broni i propaguje dziedzictwo Jana Pawła II. Wiemy oczywiście, że kapłaństwo mężczyzn wyłącznie nie jest dziedzictwem Jana Pawła II, tylko kościoła o 2000-letniej tradycji, ale Jan Paweł II swoim właśnie autorytetem i de facto w nieomylnej wypowiedzi, jak podkreślał chociażby kardynał Miller, że to ma rangę nieomylności, ta wypowiedź to podkreślił. Czy pan, panie Grzegorze, wyobraża sobie, że polscy biskupi, załóżmy, gdyby taka decyzja zapadła w tym roku przy tym kształcie episkopatu, no bo trudno wyrokować o przyszłych kształtach episkopatu polskiego, czy oni by zainterweniowali, czy też poszliby za Watykanem? Czy to jest w ogóle pytanie, na które można odpowiedzieć? Grzegorz Górny. No ja mam nadzieję, że ten scenariusz zarysowany przez Pawła Lisickiego pozostanie jednak w sferze clerical fiction i że jednak się nie zrealizuje, nie spełni, bo już prawdę mówiąc były takie przypuszczenia, że ten synod do spraw Amazonii może otworzyć furtkę dla kapłaństwa kobiet i wiemy, że takie dyskusje były do ostatniej chwili, ale jednak to nie nastąpiło, więc ja mam nadzieję, że jednak to nie nastąpi, ale gdyby coś takiego miało się ziścić, to mam nadzieję, że episkopat polski stanie po stronie odwiecznego nauczania Kościoła w tej sprawie. Natomiast muszę powiedzieć, że mnie rzeczywiście martwi to, jak niektórzy biskupi podchodzą do kwestii, które są uznane w nauczaniu Kościoła za ostatecznie rozstrzygnięte i wiążące. Bo jeżeli taką sprawą jest, jak mówimy, kapłaństwo kobiet i oni to podważają, no to można się zapytać, czy inne dogmaty katolickie nie są do podważenia. Bo jeżeli uznajemy, że kapłaństwo kobiet jest możliwe, ponieważ zmieniło się rozumienie miejsca kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, no to można powiedzieć, że równie dobrze możemy podważyć nauczanie o Trójcy Świętej, czy o tym, że Jezus był Synem Bożym, bo też zmieniła się świadomość człowieka w XXI wieku i nie jesteśmy dłużej w stanie
się utrzymać przy takich twierdzeniach. No właściwie, jeżeli podważymy jeden element, uznając, że nauczanie Kościoła, które do tej pory było uznawane za nieomylne, jest kwestią umowną w jednym elemencie, no to właściwie może być kwestią umowną we wszystkich elementach. I tak naprawdę jest to droga do destrukcji całego nauczania kościelnego, który jest bardzo misterną budowlą i wystarczy wyjęcie jednej cegły z tej konstrukcji, żeby właściwie cały budynek się posypał. I myślę, że to jest takie otwarcie drogi do tego typu destrukcji. To jest rzeczywiście bardzo jakby wydeptana już ścieżka, tym bardziej, że papież Franciszek powołuje się cały czas na to, czego chcą od niego jakby inni. On się powołuje w tym dokumencie na synody i to nie tylko synod do spraw Amazonii, ale i na synod do spraw młodzieży właśnie. Ale na tych synodach mieliśmy już do czynienia z czymś w rodzaju, powiedziałbym, czegoś innego niż my tutaj doświadczamy. My tutaj nawet przez internet jesteśmy w stanie ze sobą o tym wszystkim porozmawiać. Znamy opinie jednych, komentujemy je, tamte opinie są wygłaszane cały czas w internecie. A wydaje się, że rok 2021, w który właśnie weszliśmy, może być rokiem końca takiej swobody dyskusji. I tutaj płynnie wchodzimy w temat znany wszystkim w internecie. Chodzi o to, co stało się w Stanach Zjednoczonych, co pozornie, tylko pozornie, może nie mieć wiele wspólnego z tematem, do którego są Państwo przyzwyczajeni w programie Ja Katolik Extra, czyli z tematem kościelnym. Ale przecież te wszystkie cancel culture, czyli ta kultura wymazywania, to blokowanie Donalda Trumpa, blokowanie konserwatystów na Facebooku i Twitterze, wycinanie pro-liferskich stron internetowych i na Facebooku, a także blokowanie stron internetowych pro-liferów we Francji, dzieje się już na naszych oczach. I chciałbym panów zapytać, czy nie jest czasem tak, że ta trzecia dekada XXI stulecia, w którą wchodzimy, może być dekadą końca wolności słowa, jaką znamy, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni? I czy to nie oznacza, że w pierwszej kolejności właśnie to katolickie poglądy, a więc poglądy konserwatywne, a więc poglądy chociażby pro-life, zostaną poddane temu wymazywaniu, które w ostatnich dniach z wielką intensywnością widzimy? Grzegorz Górny. Tego typu wymazywanie w mediach społecznościowych przez tych gigantów internetowych właściwie jest obserwowane już od dawna. Że są usuwane treści dotyczące właśnie ochrony życia nienarodzonych albo te, które przypominają o ofiarach islamskiego terroryzmu, tylko że do tej pory one dotyczyły poszczególnych osób, środowisk, organizacji, które też nie miały takiej siły przebicia. Ja myślę, że dla wielu takim otrzeźwieniem może być to, że zostało zablokowane konto Donalda Trumpa. No bo teoretycznie jest to najpotężniejszy człowiek na kuli ziemskiej. Przywódca najpotężniejszego imperium na naszym globie i nagle okazuje się, że on może zostać ocenzurowany, zablokowany i właściwie nie ma na to żadnego wpływu przez ludzi, którzy są tak naprawdę tylko dostarczycielami pewnych usług dla niego, ponieważ ci wielcy giganci internetowi, Amazon, Google, Twitter, Facebook, oni występują tylko w roli dostarczyciela pewnych usług, że my z nimi podpisujemy pewną umowę cywilno-prawną i oni na podstawie tej umowy zobowiązują się nam dostarczyć pewnych usług. I nagle okazuje się, że oni wykorzystują swoją pozycję monopolistyczną, ponieważ te wielkie kartele tworzą pewien globalny oligopol, wykorzystują tą pozycję, żeby kontrolować i cenzurować debatę publiczną i żeby wykluczać z niej poglądy, które uważają za nieprawomyślne. I co ciekawe, bardzo często oni się powołują na tak zwane algorytmy. Oni twierdzą, że to, że czyjeś poglądy, czyjeś wpisy zostały wykreślone z sieci, nie jest wynikiem jakichkolwiek działań ludzkich, jakichś uprzedzeń, tylko że robią to same maszyny, robią to komputery na podstawie jakichś tam algorytmów.
ale powiedzmy sobie szczerze, algorytmy są tworzone przez określonych ludzi, którzy je programują w taki, a nie inny sposób i tutaj nie można zwalać winy na maszyny, na komputery, ponieważ za tym stoją określone decyzje konkretnych osób. A w przypadku zbanowania Donalda Trumpa za tym akurat stały osobiste decyzje kierownictwa Facebooka czy Twittera, a nie maszyn, bo to akurat na pewno wiemy. Ja też przypomnę, że wczoraj na jakiś czas zostało zablokowane też konto Grupy Wyszehradzkiej, a więc wspólnej inicjatywy czterech niepodległych państw Europy Środkowej. Więc okazuje się, że jeżeli mogą zostać zablokowani prezydent Stanów Zjednoczonych, alians kilku państw, to właściwie może zablokowany zostać w tej chwili każdy. I że właściwie nikt nie może się czuć w tej sferze bezpieczny. Ja myślę, że to jest taki ostatni dzwonek alarmowy, że jeżeli czegoś się z tym nie zrobi, to możemy się obudzić w sytuacji zniewolenia, to znaczy w sytuacji, w której będą ograniczone podstawowe swobody obywatelskie, tłumiona debata publiczna, odbierana wolność słowa, co w dużej mierze wynika właśnie z tej pozycji monopolistycznej tego oligopolu, ponieważ dzisiaj większość ludzi, którzy korzystają z internetu, jest zdana właśnie na te, a nie inne platformy cyfrowe, serwisy, media społecznościowe i tak dalej. Więc z jednej strony wydaje mi się, że konieczne są pewne regulacje prawne, które by broniły wolności słowa, wolności wypowiedzi, a z drugiej strony konieczne budowanie jest alternatywnych kanałów informacji w internecie, żeby nie zdawać się wyłącznie na łaskę czy niełaskę tego globalnego kartelu cyfrowego. I tu jest prośba do naszych widzów, zatem proszę Państwa, jeżeli oglądacie Państwo nasz program, to udostępniajcie go, lajkujcie i sprawiajcie, żeby on w internecie był jak najszerzej, bo kto wie, bo być może to jest ostatni odcinek naszego programu na YouTubie, bo kto wie, czy algorytmy YouTuba za chwilę nie zdecydują, że wypowiedzi dotyczące kobiet przy ołtarzu, które określamy jako sprzeczne z tradycją Kościoła, są według jakiegoś algorytmu antyfeministyczne, a wypowiedzi dotyczące słów biskupa, który jest przewodniczącym w tej chwili Konferencji Episkopatu Niemiec o homoseksualistach są według tego algorytmu homofobiczne i ten program może wypaść z internetu. Więc drodzy Państwo, po pierwsze wspierajcie nas, o co zawsze prosimy, a po drugie udostępniajcie ten materiał i nasze materiały jak najszerzej. Panie Pawle, czy Pan sądzi, że to możliwe, że no właśnie takie programy jak nasz lada chwila znikną z internetu? No, znaczy, możliwe jest oczywiście wszystko. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Ja zaraz wrócę do tego wątku programów, ale jeszcze zacznę od tego, od czego pan redaktor zaczął swoje pytanie. Bo jeśli dobrze pamiętam, ono brzmiało w ten sposób, że czy nie czeka nas zagrożenie ze strony tych, którzy są zwolennikami aborcji liberalnych, prawda, elit. W tym nowym rozdaniu już po Donaldzie Trumpie, no to ja teraz to jest oczywiście element, od razu mówię troszeczkę jednak ironii, uprzedzam, ale panie redaktorze, nie ma się czego obawiać. Przypomnę, że Joe Biden, nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, poprosił o poprowadzenie modlitwy inauguracyjnej jego prezydenturę jezuitę, ojca Lee O'Donovana. I że tenże jezuita Lee O'Donovan, ojciec Lee O'Donovan, był poprzednio rektorem Uniwersytetu Georgetown, jednego z bardziej znanych i bardziej cenionych amerykańskich uniwersytetów, zresztą o, powiedzmy to tak, katolickich korzeniach, jeśli ta formuła jest właściwa w stosunku do obecnej uczelni. No, jeśli do tego dodać, że tenże Biden, który poprosił o ojca jezuitę, o poprowadzenie modlitwy inauguracyjnej z radykalnym zwolennikiem aborcji do 9 miesiąca, i jest jednym z najbardziej, że tak powiem, najbardziej szczerych, otwartych i obecnie zaangażowanych zwolenników działania Planned Parenthood, no to widać właśnie, do jakich absurdów dochodzimy w momencie, kiedy tracimy zdolność nazywania rzeczy po imieniu i potępiania przypadków, które w jawny sposób są
sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego, bo zaraz się okaże, że to Joe Biden i ojciec Lee O'Donovan są rzecznikami prawdziwego katolicyzmu, a my, krytykując to i mówiąc to, co o tym myślimy, staniemy się rzecznikami zaścianka, staniemy się fundamentalistami, fanatykami i ludźmi, których nie warto w żaden sposób słuchać. I co więcej, ludźmi, którzy atakują katolicyzm, prawdziwy katolicyzm, jest otwarty na przeprowadzenie masowych aborcji. Niedługo się może tak okazać. Mówię to z jednej strony oczywiście ironicznie, ale z drugiej strony pokazuje, do czego prowadzi obecna sytuacja braku potępienia zła, programowego braku potępienia zła, z którym mamy do czynienia w Kościele od wielu, wielu lat. Jest kwestia niestety tylko pontyfikatu papieża Franciszka. A teraz co do tego, czy nas czeka, czy nas może czekać takie ograniczenie. No moim zdaniem jak najbardziej nas może czekać. Co więcej, to się nie ogranicza niestety tylko do mediów, czy do kwestii, czy do mediów społecznych, społecznościowych, czy do internetu, ale to ma znacznie szerszy wymiar. Przypomnę o organizacjach na przykład właśnie konserwatywnych, albo organizacjach pro-life, które z dnia na dzień utraciły na przykład swoje konta bankowe. Bank uznał, już nie mówimy przecież o internecie, bo bank uznał, że on nie będzie obsługiwał tak podłej i tak nieludzkiej organizacji, która ma tak straszliwe cele, jak to, żeby chronić życie nienarodzonych. Prawda? I w związku z tym zamknął konto i powiedział, że nie będzie obsługiwał ani transferów finansowych, ani konta, ani innych takich rzeczy. No, nawet dzisiaj zdaje się, pojawiła się informacja, że jeden z banków, American Deutsche Bank, wypowiedział umowę w rodzinie Trumpa na prowadzenie, na obsługę jego, że tak powiem, prywatnej działalności finansowej. Więc to chcę powiedzieć, że to ma znacznie szerszy zakres. Ogranicza się, nie tylko chodzi tutaj o odcięcie możliwości porozumiewania się i komunikowania ze światem zewnętrznym, ale o różnego rodzaju inne szykany i o różnego rodzaju inne działania, które wielkie korporacje mogą podejmować w stosunku do ludzi, których poglądy uważają za niewłaściwe. Teraz, żeby zrozumieć, skąd to się wzięło, bo to jest istota sprawy, bo człowiek sobie musi zadać takie pytanie, no właśnie jak to możliwe, że w systemie, o którym mówiliśmy, że jest systemem wolnorynkowym, takie rzeczy się zdarzają. Teoretycznie powinno być tak. Jeśli Twitter, czy tam Facebook zamykają komuś konto, to obok tego, albo jakiś bank zamyka komuś możliwość działania, obok tego natychmiast pojawia się inny bank, albo inny portal, albo inne medium społecznościowe, które mu taką możliwość daje, prawda? No, teoretycznie na tym polega wolny rynek. Komuś się coś nie podoba, są inne możliwości realizacji tego działania. Problem i paradoks polega na tym, że mimo tego, że mamy teoretycznie kilku graczy na tym globalnym rynku, mają one tak gigantyczną przewagę nad wszystkimi innymi, że nie możemy tutaj mówić tak naprawdę o sytuacji wolności, tylko o sytuacji bliskiej monopolowi albo wręcz o monopolu. Ale teraz pojawia się drugie pytanie. Dlaczego ten monopol ma zawsze taką samą twarz? Znaczy, dlaczego ma tą lewicowo-liberalną i coraz bardziej radykalizującą się twarz? Dlaczego akurat pan Zuckerberg, Gates, nie wiem, Soros i tam inni myślą zawsze dokładnie to samo i zawsze idą w tę samą stronę, prawda? Dlaczego nie ma kogoś z innej i dlaczego ludzie pracujący w tych dużych systemach, przecież to są ludzie, którzy stoją, jak słusznie zauważył Grzegorz Górny, za tymi algorytmami, to są dziesiątki, setki, a nawet tysiące ludzi. Dlaczego oni mają zawsze ten sam światopogląd? Dlaczego myślą w taki sam sposób? Jak to się właściwie stało, że z tej całej różnorodności, której się składa świat i z tego podziału na konserwatystów, ludzi centrum, miarkowanych, takich i takich, okazuje się, że tymi, którzy podejmują kluczowe decyzje, ci mają zawsze takie same albo bardzo zbliżone do siebie poglądy w najważniejszych kwestiach, takich właśnie jak stosunku życia, religia, godność człowieka, prawdy wiary i tak dalej. Nagle się okazuje, że oni dokładnie myślą w ten sam sposób, prawda? I tutaj sięgamy, i tutaj musielibyśmy cofnąć się troszeczkę znowu w czasie, do lat, przełomu lat 60. i 70., do amerykańskich uniwersytetów, na których to dokonała się wtedy, niezauważana przez nas, z oczywistych powodów, nierozstrzegana wtedy, gigantyczna rewolucja. Rewolucja polegająca na tym, że stopniowo jeden po drugim uniwersytety zaczęły ulegać, czy zaczęły być przejmowane przez
neomarksistów, przez radykalnych lewicowców, przez pojawiła się taka bardzo niebezpieczna mieszanka. Z jednej strony zwycięstwa, nazwijmy to, postmodernizmu, z drugiej strony neomarksizmu, z trzeciej strony możemy powiedzieć tej amerykańskiej wersji freudyzmu, która ma, czy psychoanalizy. W efekcie tego powstała taka, to z czym mamy obecnie do czynienia, czyli z tym, że praktycznie wszystkie najważniejsze instytucje naukowe, uniwersyteckie, medialne i w dużym stopniu również finansowe, kontrolowane są przez ludzi, którzy przeszli przez tę szkołę, a ta szkoła wyrobiła w nich tak, no, trochę taką, jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację, że wszystkie, nie trzeba sobie specjalnie wyobrażać, sytuację państw komunistycznych, gdzie wszystkie najważniejsze funkcje, zarówno w sferze finansów, jak i w sferze społecznej, jak i w sferze, nie wiem, medialnej, były obsadzone przez nomenklaturę partyjną, prawda? I mamy do czynienia niestety z bardzo podobnym systemem, który się wyłonił, jeśli tak można powiedzieć, nie ma teraz czasu na tego, dokładne opisywanie tego, ale który dokładnie w taki sam sposób działa w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w coraz większej liczbie państw zachodnich, gdzie mamy do czynienia z liberalno-lewicową nomenklaturą, która obsadziła wszystkie najważniejsze funkcje i próbuje wtłoczyć ludziom do głowy tę rewolucję, która się tam dokonała. Prosta rzecz, która myślę, że każdemu da, każdy powinien zrozumieć. Na 200 największych amerykańskich uniwersytetach, te najbardziej cenione, takie jak Yale, Harvard, Princeton i tak dalej, na 200 największych amerykańskich uniwersytetach istnieją specjalne komórki, to się nazywają wydziały, kierowane przez urzędników, jeśli tak można powiedzieć, które przede wszystkim zajmują się walką z wszystkimi, z tak zwaną nierównością, albo z tak zwanym tradycyjnym przywiązanym do własnej tożsamości, i którzy patrzą na wykładowców, na studentów, na organizacje wyłącznie pod jednym kątem, czy w odpowiednio, że tak powiem, zaangażowany sposób wspierają to, co ci ludzie uważają za właściwe, czyli to, co my uważamy za radykalne i rewolucyjne. Wyobraźmy sobie w związku z tym taką sytuację, że te wszystkie instytucje zostały obsadzone przez rewolucyjne jaczejki. Ci ludzie decydują później o karierze, czyli jeśli taki student, pojawia się jakiś student, który ma inne poglądy, to albo zostaje jeszcze na etapie, że tak powiem, swoich studiów odpowiednio pouczony, a jeśli ma wystarczająco twardy kręgosłup i się nie poddaje, to bardzo szybko jego kariera w tych strukturach dużych korporacji zostaje zahamowana, bo natychmiast zostaje do niego doniesione, że on po prostu się nie dostosował w wystarczający sposób, prawda, nie reprezentuje tej nowej wizji świata, dokładnie jak w systemie komunistycznym, prawda? I albo się do tego dostosuje i w związku z tym poglądy zmienia, albo się dostosuje i poglądy swoje ukrywa, no albo wypada z tego obiegu i nie trafia już do tej grupy zarządzającej, która mogłaby podejmować inne decyzje niż te, o których tutaj mówimy. To jest moim zdaniem najważniejszy problem, przed którym stajemy. Rewolucja, która opanowała najpierw ośrodki uniwersyteckie, media, rozprzestrzenia się coraz dalej i coraz bardziej zaczyna nas dusić w taki sposób, że kto wie, czy za kilka lat nie okaże się, że właśnie taki program jak nasz, mam nadzieję, że to się nie stanie, albo inne podobne programy nie będą mogły normalnie funkcjonować. Owszem, my będziemy się mogli spotykać na przykład u pana redaktora w domu i wymieniać poglądami, ale już nie będziemy mieli takiej możliwości robić tego publicznie i odcięta zostanie możliwość żeby takie poglądy zaczynały, czy były uprawnione, czy jednym z równych poglądów panujących w przestrzeni publicznej. Kończę, ale dodam jeden przykład, bo on jest też, myślę, dla wielu odbiorców szokujący, ale on dobrze pokazuje, co się dzieje. Są przykłady opisujące, jak na przykład w czasie wykładów, tak zwanych, w czasie wykładów dotyczących, czy to nie wiem, literatury, czy historii, pojawiał się właśnie jakiś student, który zaczynał negować albo który zaczął przedstawiać inną od obowiązującej wersji. I bardzo często współczesny wykładowca zakazuje mu wypowiadania takich poglądów, twierdząc, że to nie jest pogląd, ale że to jest próba podważania tego, co jest obecnie uznane za sprawiedliwość społeczną. Czyli krótko mówiąc, nie wolno nawet już teraz tego podważać, dokładnie jak w systemie komunistycznym, ponieważ samo głoszenie innych poglądów nie jest już wartością, tylko jest formą walki z rzekomo
obowiązującą, jedyną słuszną ideą, która zdominowała, jak powiedziałem, najpierw uniwersytety, potem albo jednocześnie media, a teraz coraz częściej różnego rodzaju instytucje publiczne i finansowe. Orwellowski świat. W takim świecie niestety coraz częściej żyjemy. No właśnie, a to, że to jest już któryś z rzędu odcinek naszego programu, to też nie musimy udowadniać naszym widzom, że i nierzadko ta rzeczywistość z tego orwellowskiego świata wchodzi do naszego dzisiejszego kościoła. Nawet ośmieliłbym się powiedzieć, że kultura wymazywania to jest coś, co niektórzy ludzie kościoła wymyślili już jakiś czas temu i nazwali bodajże duchem soboru, ale to byłbym bardzo złośliwy, gdybym wygłosił to bardzo dużymi literami. Nasz program powoli dobiega końca, mamy 6 minut, więc chciałbym po 3 minuty jeszcze panom oddać na temat, który tak naprawdę mógłby być osobnym tematem całego odcinka, no ale całego odcinka nie mamy, ponieważ nie wiem, czy nasi widzowie zdają sobie sprawę z tego, że za chwilę kończą się ferie w tym roku w Polsce w jednym terminie w całym kraju, a zaczyna się bardzo niezwykły czas w Kościele. No i chciałbym panów zapytać, czy Dzień Judaizmu w Kościele Polskim, który 18 czy 17 stycznia się odbywa w tym roku, czy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, czy też Dzień Islamu, który kończy ten cały ciąg wydarzeń 26 stycznia, które z tych czegoś w rodzaju paraświęta panowie będą obchodzić najhuczniej i dlaczego? Grzegorz Górny. No ja myślę, że najbardziej zadziwiający jest jednak Dzień Islamu, bo jednak z religiami, innymi wyznaniami chrześcijańskimi czy z judaizmem łączy nas znacznie więcej niż z islamem. A w tym ostatnim przypadku często się mówi, że i chrześcijaństwo, i judaizm, i islam należą do tak zwanych religii abrahamicznych, czyli że mamy wspólnego ojca Abrahama, z tym, że w przypadku islamu ta religia wywodzi się ze związku Abrahama z jego nałożnicą, niewolnicą Hagar. Natomiast w przypadku judaizmu i chrześcijaństwa mówimy o potomkach Abrahama i Sary. Ale jeżeli weźmiemy i przeanalizujemy religię muzułmańską, to okazuje się, że właściwie używamy tych samych słów, ale pod nimi się kryją zupełnie inne rzeczywistości. I to, co nas łączy, to jest pewna koncepcja filozoficzna monoistycznego Boga, natomiast nie jest to ten sam Bóg. I tutaj bardzo często w różnych debatach teologicznych, czy w różnych wystąpieniach także katolickich duchownych, możemy usłyszeć, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Otóż jeżeli przeanalizujemy religię muzułmańską, to powtarzam, to dojdziemy do wniosku, że to nie jest ten sam Bóg. Owszem, jest wspólna pewna koncepcja monoteistycznego Boga, ale to nie znaczy, że to jest ta sama osoba tego samego Boga. Ponieważ mam mało czasu, to ja nie chcę rozwijać tej koncepcji, ale polecam taki bardzo dobry esej Alana Bezansona na temat właśnie Nostra Aetate, czyli tej deklaracji soborowej i w jaki sposób tam islam został potraktowany, bo to jest taka bardzo ciekawa lektura, która pokazuje pewne rozumienie islamu przez ojców soborowych, które tak naprawdę było oparte w dużej mierze na pewnych własnych wyobrażeniach, na dobrej woli, natomiast ono nie było zakorzenione w rzeczywistej wiedzy o religii muzułmańskiej. Paweł Lisicki, również muszę prosić, żeby to była krótka wypowiedź. Bardzo trudno krótką wypowiedź, bo dużo na ten temat pisałem i mówiłem, więc najkrócej jak się da powiem, że zarówno tutaj trochę się różni z Grzegorzem Górnym. Ja uważam, że również Dzień Judaizmu jest pomysłem absolutnie chybionym, niewłaściwym, przyczyniającym się do relatywizmu, do indyferentyzmu. Niestety jest to jeden z tych
elementów, albo ta najgorsza część dziedzictwa, jeśli tak można powiedzieć, Jana Pawła II, bo to jakby powiedzieć, za jego pontyfikatu ten dzień, ten pomysł się pojawił. Dlaczego? Dlaczego? No, tych cytatów z Pisma Świętego czy z Nowego Testamentu, których można by pokazać absurdalność tego pomysłu, jest wiele. Wystarczy sięgnąć 9 rozdziału Ewangelii według Świętego Jana, kiedy Pan Jezus mówi do Żydów: gdybyście Mojżesza słuchali, mnie byście słuchali, prawda? 8 rozdział Ewangelii Jana: wcześniej niż Abraham się stał, jam jest, prawda? List do Galatów i list do Rzymian świętego Pawła, który wyraźnie przeciwstawia sobie potomstwo Abrahama ciała i potomstwo Abrahama z ducha, mówiąc o tym, że prawdziwymi synami i dziećmi Abrahama są ci, którzy są dziećmi w duchu, a nie ci, którzy są dziećmi z ciała. 7 rozdział listu do Hebrajczyków, który mówi o zakończonym, albo o niedoskonałym, albo o przekroczonym przymierzu z Żydami, które musi zostać wypełnione na nowo przez Chrystusa. No, mógłbym to cytować i ojców Kościoła i tak dalej. Po prostu niestety jest tak, że polityczna poprawność zdominowała dużą część Kościoła i przejawem tego jest dzień judaizmu. Nie jest prawdą, że tylko, no jednak przypomnę, że podstawowe wyznanie wiary chrześcijańskiej mówi o Bogu jako o Trójcy Świętym. Trójcy Świętej, no to jest dokładnie ten element, który przecież Żydzi odrzucają. Odrzucają synostwo Boże Chrystusa, odrzucają to, że Chrystus, że Jezus był w ogóle Chrystusem, odrzucają Trójcę Świętą. Ta religia, szczególnie religia po roku 70, czyli po upadku Jerozolimy, oparta była w dużym stopniu na odrzuceniu chrześcijaństwa. Tak formował się tak zwany judaizm rabiniczny, więc świętowanie tego, obchodzenie rocznicy wydaje mi się pomysłem niestety absurdalnym, szkodliwym, niewłaściwym, wprowadzającym chaos, zamęt, niszczącym wiarę katolicką. I niestety, jak mówię, nie jest to pomysł ostatni, ale pomysł sprzed wielu lat i nawiązuje do tej części dziedzictwa naszego rodaka, która niestety wydaje mi się być najbardziej kontrowersyjna i najbardziej godna jednak krytyki. Bardzo dziękuję. To ja jeszcze może dwa słowa, ponieważ niedawno przeprowadziłem wspólnie z Rafałem Tichym wywiad Rzekę z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, Prawda, Chrystus, Judaizm. I między innymi zadaliśmy mu to pytanie o ten dzień judaizmu w Kościele, ponieważ akurat ksiądz profesor Waldemar Chrostowski stał u źródeł, u genezy tego dnia i on tam właśnie dokonał tego rozróżnienia na judaizm biblijny, czyli ten, który znamy z kart Starego Testamentu, i później ten judaizm rabiniczny, który powstał już po upadku świątyni jerozolimskiej, czyli ten judaizm bez świątyni, bez kapłanów, bez ofiar. I tutaj też takie jest ważne rozróżnienie, że chrześcijaństwo właściwie było pierwszym kontynuatorem, następcą jakby, czy przedłużeniem tego starego przymierza, natomiast judaizm rabiniczny był późniejszym, ponieważ on powstał jako reakcja właśnie na powstanie chrześcijaństwa. I tak jak opowiadał ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, pierwotnym zamierzeniem było przybliżenie w większym stopniu tego judaizmu rabinicznego, tego, z którego wyrasta chrześcijaństwo, czyli takie podkreślenie łączności Starego i Nowego Testamentu. Natomiast później, kiedy księdza Chrostowskiego zabrakło w tym gremium organizatorów tych dni, to ten dzień stracił ten swój pierwotny charakter i w większym stopniu zaczął się koncentrować na tych stosunkach z judaizmem rabinicznym, na walce z antysemityzmem współczesnym i tak dalej, czyli odszedł od tych teologicznych źródeł, a przesunął się bardziej w stronę takiej praktyki społecznej, czy też nawet politycznej dnia współczesnego. Bardzo gorąco polecamy tę książkę, to cykl książek
które Grzegorz Górny wraz z Rafałem Tichym napisali właśnie przy olbrzymim współudziale księdza profesora Chrostowskiego. Ja Państwu o tej książce opowiadałem w ostatnim wydaniu programu Ja Katolik, kiedy też mówiłem o decyzji arcybiskupa Jędraszewskiego o pozbawieniu miejsca na Wiślnej w słynnej kamienicy należącej do Kurii Tygodnika Powszechnego. Dzisiaj serdecznie dziękuję panom redaktorom, panu redaktorowi Grzegorzowi Górnemu i Pawłowi Lisickiemu za udział w naszym programie, a Państwa zachęcam do tego, abyście Państwo w tym tygodniu właśnie, a więc i w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, i w dniu judaizmu w Kościele katolickim oraz w dniu islamu w Kościele katolickim byli na łamach portalu pch24.pl, bo wiele o tym będziemy pisać, a właśnie 17 stycznia, w dzień judaizmu w Kościele, postaramy się bardzo obficie streścić jeszcze bardziej obfitą właśnie ostatnią publikację Grzegorza Górnego, Rafała Tichego i księdza Chrostowskiego na ten temat. Serdecznie panom redaktorom dziękuję, a Państwa zapraszam do tego, aby ten program udostępniać, polubić, no i oglądać, bo nie wiadomo, ile jeszcze takie programy potrwają. Szczęść Boże.